przechodzę. O, rozumiemy. Wszyscy, że recording in progress. Moi drodzy, jeżeli możecie wyłączyć swoje mikrofony, będę bardzo wdzięczny. Później sobie do dyskusji je włączymy. I po prostu no jest wygodnie, nie ma szumów jakichś tam niespodziewanych, nagłych, wiecie, jak to czasem bywa. Super, tak sobie przeglądam jeszcze listę. Mamy wielu już takich bywalców stałych, ale mamy też osoby, które może rzadziej się pojawiały i też takie, którzy się pojawili dzisiaj pierwszy raz. Moi drodzy, cóż, witam Was serdecznie, Waldemar Uberna z tej strony. O, jeszcze mamy tutaj osobę, która wchodzi jako Zoom, nie wiem, tajemniczy Zoom. Witam Was na spotkaniu związanym z przedsięwzięciem, które się nazywa We Love Noni. We Love Noni, przedsięwzięciem związanym z owocem, który ma kilka tysięcy lat historii. I o tym będzie. Będzie troszeczkę tej historii, odrobinka naprawdę, taka króciutka. Będzie troszkę aspektu takiego naukowego, może popularno-naukowego, w czym Noni może pomóc, jak to zadziałać. No to słuchaj. Jeżeli można wyłączyć sobie, moi drodzy, mikrofon, będę wdzięczny. Ktoś jeszcze tutaj nie słyszał nas, więc ja go, I'm sorry, sam wyłączę, już wyłączę. Mikrofon znaczy wyłączyłem. I podzielimy się też troszkę doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Noni i troszkę porozmawiamy też o planie, samym planie kompensacji. Więc ja udostępnię Wam ekran i szybciutko przejdziemy przez taką ważną część historyczną, ależ przejdziemy przez nią naprawdę szybciutko. Klasycznie prośba, Krysiu, o info, czy widać mój ekran. Tak, w tej chwili już widać. Jest widać, to już jest coś. A teraz jeszcze wrzucimy sobie We Love Noni i startujemy. Tak, mamy. Jest wszystko na ekranie. Dobrze, ja telefon tu mam, gdyby cokolwiek, nie daj Boże, gdzieś tam się nam zadziało, to dzwoń. Dobrze, ale generalnie powinno wszystko. Czyli mamy We Love Noni. Jak widzicie, takie wzory w tle, dziwne, jakieś liście, nie liście. No bo mówimy o Polinezji. Mówimy o południowym Pacyfiku, o miejscu, gdzie ten niezwykły owoc, niezwykła roślina, niezwykłe drzewo owocujące tymi ciekawymi owocami znalazło sobie miejsce do wzrostu od kilku tysięcy lat. Ale nim do tego przejdziemy, kilka takich może istotnych rzeczy. Mamy kilka takich potrzeb rynkowych dzisiaj, ogólnych. One się zrodziły, niektóre trwają już dziesiątki, a może setki lat, a niektóre się zrodziły może w ostatnim czasie tak bardzo wyraźnie. I taka pierwsza potrzeba rynkowa, bardzo mocna, to jest poprawa świadomości zdrowia. Myślę, że te ostatnie dwa lata, jak nigdy wcześniej, uświadomiły wielu ludziom, że temat zdrowia jest, no raz, że jest bardzo ważny, ale że nie bardzo się na tym znamy. Znaczy każdy lubi rozmawiać, prawda, każdy się zna, każdy wie, no a już w Polsce u nas to szczególnie, prawda, ale generalnie chodzi o to, że to jest taka wielka potrzeba rynkowa, taka poprawa świadomości zdrowia tego właściwego. Druga potrzeba rynkowa to jest bezpieczeństwo finansowe i to jest coś, co jest stale aktualne, niezmiennie. Ludzie szukają bezpieczeństwa finansowego, pragną go. Czy ono jest? No wiecie, też te ostatnie dwa lata pokazały, jak trudno jest z tym. I trzecia sprawa związana jest z niszą rynkową mocną, bardzo mocną, to jest luka na rynku Noni, tego o czym będziemy mówić. Potężna luka na rynku Noni, na rynku, który funkcjonuje w tej chwili już od właściwie 96 roku, bo rynek Noni wówczas się pojawił za sprawą firmy Morinda. Natomiast ma on jakby potężną lukę. Tam jest coś, gdzie można zrobić multum dobrej pracy, korzystnej, wartościowej pracy i te dwie pierwsze potrzeby, o których mówiłem, w dużej mierze zaspokoić. Sama historia Noni to jest, jak wspomniałem, kilka tysięcy lat i to właściwie początek według tych wszystkich informacji, które mamy dzisiaj jakby potwierdzone, to są właśnie południowe Indie i tam gdzieś to Noni się pojawia w postaci drzewa nazywanego Asiuka, drzewem długowieczności. Później ono trafia za pośrednictwem żeglarzy, którzy wypływali w ten bezmiar wód oceanu,
Pacyfiku, przemierzali te regiony w poszukiwaniu nowych miejsc do zasiedlenia, dopływali do wysp Polinezji francuskiej, ale nie tylko, całego rejonu Polinezji i wieźli ze sobą te najwartościowsze rośliny. Jedną z nich było właśnie noni, taką szczególnie wartościową. I tą noni znalazło znakomite warunki do wzrostu tam, na tych wyspach, gdzie od dobrych 2000 lat stosowane jest jako wsparcie zdrowia. A ja miałem okazję być na Polinezji francuskiej, na Tahiti, wcześniej na Hawajach, gdzie też noni rośnie, może troszkę mniejsze, na krzewach bardziej niż na drzewach. Natomiast na Polinezji to noni rośnie na drzewach i co ciekawe, ten owoc, to drzewo owocuje przez 365 dni w roku. Na tej samej gałęzi są owoce od malutkiego, takiego z kwiatkiem, do gotowego do zerwania owocu. Jak widzicie tutaj taką gałąź, no, nagiąłem, że tak powiem, i widzicie owoce w różnym stadium rozwoju. Już tam przy prawej ręce te dwa, to one są gotowe do zerwania. Jest się zrywa, one są dojrzałe, ale nie przejrzałe. Ale tu też może to fajnie widać. Różne stadium rozwoju, 365 dni w roku to drzewko owocuje, zrywa się z niego te owoce. A jak sobie zerwiemy taki owoc, chcemy go zjeść, no to taką minę jak ja tutaj będziemy mieli, bo nie jest smaczny. On w smaku nie jest przyjemny. Jak jeszcze zaczyna, już taki przejrzały się robi, to i w zapachu jest niezbyt przyjemny, ale to nie znaczy, że nie można z tego przewartościowego owocu zrobić bardzo dobrego napoju. I czymś takim jest właśnie Magical Noni. Jest to napój z noni, który ma 90% owocu noni poddanego fermentacji. To jest bardzo ważna rzecz, poddanego fermentacji. Ta fermentacja robi ogromną robotę tutaj i 10% w takiej butelce to sok z owoców borówki i winogron. Podsumowując, mamy pochodzenie Polinezja, jeśli chodzi o właśnie ten napój, 90% to jest zawartość owoców noni, są świeżo zbierane, 5 tygodni fermentacji. Owoce do rozlewni dostarczane są w stanie zamrożenia, 100% produkt naturalny, te wszystkie sprawy typu wegański, bez GMO, bez konserwantów, bez glutenu, jak najbardziej i bez dodatku cukru. Mamy więc ten super sok, który się nazywa Magical Noni, w takim opakowaniu są 4 butelki. Ja bym na tym zakończył moją część chwilową, taką pierwszą, dobrze. Natomiast poproszę za sekundkę naszą Zuzannę, doktor nauk medycznych Zuzannę Jeziorską, o kilka informacji takich związanych już z tą stroną naukową. Tylko pozwólcie, że wpuszczę osoby, bo czeka 4-5 osób czeka, słuchajcie, za drzwiami. Już ich wpuszczam wszystkich. Już sekundkę. Już Zuzienko, tobie też daję głos. I jeszcze, no właśnie. Sorry, moi drodzy, że czekaliście za drzwiami. Ci, których wpuszczam was teraz, no ale my punktualnie zaczynamy i te drzwi się zamykają po prostu, więc jakby gdzieś tak 23 to jest ostatni czas, kiedy można już wejść tak bez problemu, a potem trzeba przeczekać tą moją część pierwszą. Potem znów możemy te drzwi otworzyć do pokoju. Dobrze, doktor nauk medycznych Zuzanna Jeziorska, kilka słów powie nam teraz o noni i, no właśnie, nie wiem i o czym, bo zawsze na każdym naszym spotkaniu mówi o jakimś aspekcie naszego zdrowia, o czymś, gdzie... Także proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja wyłączę tutaj klasycznie... Jakiś chyba tam jakiś fajny piesek, był piesek może sobie być. Lubimy zwierzątka. Słuchajcie, moi mili, bardzo dziękuję jeszcze raz za udzielenie mi głosu. Dzisiaj będzie poruszony taki temat, który został jakby nadany, temat przez Damiana, ale wydawało mi się, że trzeba będzie podejść do tego bardzo szczegółowo, a okazało się, że zupełnie nie. Jest to temat bardzo ogólny i tak naprawdę podsumowujący to, o czym mówimy przez ostatnie, powiedzmy, kilka tygodni. Mianowicie mamy poruszyć temat komórki, i czy noni działa komórkowo i jak działa komórkowo i DNA, czy jest tam ten cały system naprawczy i co robić z DNA. I o tym my mówiliśmy cały czas, ponieważ chciałbym uświadomić Państwu jedną rzecz zasadniczą. Jakoś my sobie może niezupełnie zdajemy sprawy, z czego my jesteśmy zbudowani. My składamy się z komórek. I tych komórek jest około 30 średnio. Powiedzmy, ktoś, kto ma wzrost 1,70 m, waga 70 kg, no to zakłada się, przyjmuje się, że jest 30 trylionów tych komórek. To tak jakbyśmy napisali liczbę 30 i 18 zer dalej. Tyle mamy komórek. Więc wszystko tak naprawdę,
co się dzieje w nas, to się dzieje w komórkach. Nie ma tam jakichś pustych przestrzeń, gdzie jakieś procesy mogłyby się zadziać. No jest tkanka łączna, owszem, ale jest to tkanka, która jest taką tkanką też sygnałową, czyli też następuje jakby komunikacja między komórkami. Więc wszystko to, jeżeli mówimy, że przeciwdziała czy niweluje nadmiar wolnych rodników, przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu, przecież to się dzieje w komórce. Jeżeli stres oksydacyjny, czyli wolne rodniki są w stanie zniszczyć czy uszkodzić DNA, DNA jest w komórce, cząstka DNA jest w komórce, mało tego, jest w jądrze komórkowym, więc jest to bardzo głęboko. Więc wszystko to, co się dzieje w nas i to, co robi noni z nami, jest na poziomie komórkowym. Jeżeli mówimy, że ma taki potencjał przeciwzapalny, to znaczy, że to się dzieje w komórkach. Albo powoduje powstawanie nowych komórek odpornościowych, na przykład limfocytów T, uruchamia z grasicy produkcję tych właśnie limfocytów T. Oj, przepraszam, ja tutaj muszę, bo mi jakiś telefon zaczął. Dobra, dzwonić. Wytrącił mnie. Także wszystko to, co zaczyna, to co nie Skype'a, Zoom, przepraszam, wszystko to, co z czym my mamy do czynienia w kontekście noni, to jest na poziomie komórkowym i z udziałem DNA. Jest bardzo, i to potwierdzają prace. Poza tym, trudno jest mówić o noni jako o jednym składniku. Noni to jest konglomerat iluś tam, nie 300 składników w tej chwili już. I w dalszym ciągu są badania, poszukiwania, znowu jakiś tam nowy lidoid odkryli z fermentowanym noni zresztą. Naukowcy przyznają się, oficjalnie w pracach naukowych jest powiedziane, że oni nie wiedzą, dlaczego niektóre związki działają synergicznie. Bo tak, jak jest jakiś związek, to nie jest jakiś pierwiastek. On się składa z kilku pierwiastków. Jest inny związek, który też się składa z iluś pierwiastków. Więc jeżeli te związki ze sobą współgrają, więc następuje wymiana pewnych części. Następują jakieś inne wiązania, powstają tu pani chemik, by się mądrzej wypowiedziała na temat zmian chemicznych. Naukowcy na ten moment, mimo potężnej aparatury, nie są w stanie dociec, w jaki sposób w wielu przypadkach synergia działa w noni. I oni oficjalnie to w literaturze naukowej opisują, że zaobserwowali taki i taki wynik, ale nie potrafią wyjaśnić, jak ta synergia zadziałała. Jeżeli chodzi o DNA, to są również bardzo ciekawe prace i one są z reguły ukierunkowane. To nie są takie dociekania, no zobaczymy, jak to działa na DNA w całości, generalnie, tylko musi być jakiś problem. Jeżeli na przykład mówimy o nowotworach, to wtedy badania idą w kierunku działania noni na określony typ nowotworu. Na przykład płuc, czy wątroby, czy dróg żółciowych. I okazuje się, że te badania wykazują skuteczność działania z różnych związków noni na naprawę DNA, ale tylko w tym kierunku. Bo nie ma czegoś takiego jak, bo jeżeli jest wszystko w porządku, to nie ma co naprawiać. I noni, mówiąc tak troszeczkę trywialnie, noni nie ma nic do roboty. Dopiero jak jest problem, to ona zaczyna reagować. I na przykład jest takie bazalne badanie, wszyscy noniowcy znają to badanie, przypuszczam. To jest badanie dość dawne w Stanach Zjednoczonych, robione na grupie palaczy, takich ciężkich palaczy. To robił jeszcze Brett West z ekipą w dawnej Morindzie, ale to bardzo sensowne badanie i w ogóle zostało opublikowane i takie cenione jest to badanie. I okazało się, że w 50% noni, składniki noni są w stanie hamować namnażanie się tych komórek powodujących raka płuc w wyniku tego zatoksycznienia organizmu przez nikotynę. 49, ileś tam procent. To jest bardzo dużo.
w jaki sposób inaczej działa na geny. Jeżeli jest na przykład taka dolegliwość jak cukrzyca, to jakby regulacja genowa jest w stanie powodować, że następuje normalizacja cukru czy glukozy we krwi na pszczoły. I jest też taki gen, który odpowiada za to. I właśnie to działa na poziomie genowym, ponieważ jest gen, który reguluje właśnie ten poziom cukru. Jeżeli ten poziom cukru jest za duży, gen źle działa, to przy podawaniu noni następuje regulacja tego genu. My też nie wiemy, jak to działa, ale naukowcy doszli do tego, że tak się dzieje i są na to konkretne badania, konkretne doniesienia. Składniki noni również wywołują tak zwaną apoptozę komórek, czyli jeżeli mamy komórkę uszkodzoną albo komórkę nowotworową, to noni jest w stanie wymusić tak zwaną naturalną śmierć. To się nazywa apoptoza, śmierć tej komórki. Poza tym są też składniki, grupy polisacharydów, które nie pozwalają, że komórki zmutowane przylegają do komórek zdrowych. Dzięki temu ogranicza się możliwość przerzutu. Nie mówimy, że całkowicie hamują przerzuty, bo to rzeczywiście wymaga ogromnej ilości tych wszystkich składników, ale hamuje. Dla osoby, która doświadcza takich stanów, to już jest dużo. Tak więc bardzo szeroko, noni działa bardzo szeroko, począwszy od wewnątrz komórki, od w głąb. Jeżeli mówimy, że działa na DNA, to działa również wewnątrz komórki. Bo tak jak powiedziałam, jest wiąże komórkowym cząstka DNA, ta helisa cała. I jeszcze co, musimy sobie zdać sprawę, że to nie DNA naprawia. Tak się potocznie mówi, DNA naprawia. Czy DNA trzeba naprawić, owszem, ale nie DNA naprawia. Ponieważ pamiętamy, że przy którymś temacie było mówione o tym, że jest taka inna cząstka, jest tak zwane RNA, które jest właśnie posłańcem. To jest taka cząstka, która jest posłańcem i która powoduje dopiero wytwarzanie się albo budowanie określonych białek, albo inicjację określonych procesów. Czyli z DNA jest to baza informacji tylko. To jest baza informacji i z tej bazy informacji RNA dowiaduje się, że trzeba wytworzyć jakieś konkretne białko na przykład, albo wzmóc produkcję limfocytów T, czyli tych odpornościowych, i to RNA dopiero wysyła sygnał dalej. To wszystko się na poziomie sygnałów międzykomórkowych i komórkowym dzieje. Inaczej byśmy nie funkcjonowali, nie żyli. Z takich ciekawostek mogę jeszcze powiedzieć o tym cukrem. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jest też taki gen, który powoduje, że z takich związków substancji niecukrowych, nie zawierających cukru, można wytworzyć glukozę. I ten gen sobie jest. W przypadku, kiedy ktoś się odżywia bardzo tłusto, to wtedy noni, przy podawaniu noni, hamuje ten gen. Jakie to mądre jest, nie? Hamuje ten gen, ale dlaczego hamuje ten gen? No właśnie dlatego, żeby z tego niecukrowego pokarmu wytworzyła się glukoza, bo by nas ta glukoza zalała. Więc noni potrafi odczytać sygnały niewłaściwe, znaczy noni, ja tak mówię noni, no składniki, które są w noni, no wiadomo, że tych iridoidów i innych składników jest tak duże, że one mają podzielone funkcje. I są składniki, które potrafią zauważyć, potrafią zobaczyć, że niewłaściwie jest zarządzany metabolizm organizmu albo gospodarka energetyczna i odpowiednio zareagować, spowodować, że ten gen będzie bardziej aktywny albo gen będzie mniej aktywny, przyhamowany. I to jest, uważam, za ogromna wartość tego noni, że potrafi tak kompleksowo jakby zarządzać naszym organizmem. Nawet my sobie nie zdajemy sprawy, co my mamy i co my mamy naprawiane, bo nie jesteśmy w stanie odebrać wszystkiego, powiedzmy, poprzez nasze zmysły, to, co się dzieje w naszym organizmie. Na przykład jest taki, tego jest mnóstwo, na przykład jest taki czynnik,
to się nazywa NRF2, to gdzieś nawet w jakiejś ulotce było, ten czynnik transkrypcyjny, który chroni jakby komórkę, to jest nasz, naturalny, który chroni komórkę przed działaniem stresu oksydacyjnego, w ogóle chroni komórkę. I jeden ze składników NONI potrafi aktywować ten NRF. Także tak, żebyśmy mieli cały czas zapewnioną tą ochronę i żeby to działanie antyoksydacyjne było skuteczne. No bo ono jest niestety ono jest bardzo niebezpieczne, stres oksydacyjny potrafi wywołać stan zapalny mózgu i jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, jeżeli będzie nadmiar wolnych rodników w organizmie. No tak mi się wydaje, że to na dużym poziomie ogólności, ponieważ jest tyle sytuacji. Aha, jeszcze powiedzieć, to już właściwie powtórzyć, że badania, które są robione, to one są przeważnie w jakimś celu. To nie jest tak, że siadają sobie naukowcy i mówią tak, no to my się teraz zastanowimy, co robi NONI w organizmie. Tak się nie dzieje. Jeżeli stwierdzają, o na przykład w Brazylii było bardzo ciekawe badanie, tam było aż 22 naukowców się zebrało. Chyba w 17 albo w 18 roku. I oni się zebrali, ponieważ stwierdzili, że w Brazylii występuje duże zagrożenie rakiem jelita grubego i w ogóle chorobami jelit. I zaczęto się zastanawiać, no ponieważ u nich tam to rośnie, to noni, więc zaczęto się i też jest właśnie tym takim ludowym specyfikiem, więc zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób można wykorzystać to noi w celu przeciwdziałania. No i oczywiście ze skutkiem pozytywnym, ponieważ hamuje namnażanie się tych komórek nowotworowych i właśnie wzmaga te działania przeciwzapalne. Ale tam aż 22 naukowców badało tą sytuację. Także to jest działanie jest na konkretny problem. I dopiero wtedy my się dowiadujemy, na jaką przypadłość noni działa i co tam w tym noni działa. O tym na skopoletynie mówiliśmy, o tym DAA mówiliśmy, o tym iridoidzie, który hamuje wyrzut histaminowy. No to jest działanie komórkowe właśnie. Skopoletyna, która z kolei rozszerza naczynia, działa, zmniejsza ciśnienie skurczowe krwi. Także to są wszystkie działania takie, o których mówiliśmy, które są właśnie działaniami komórkowymi. Jeszcze było takie pytanie, czy usuwa komórki martwe. Czy komórki martwe, to w ogóle jest taki termin na to, autofagia to się nazywa, to jest wyrzucenie tych komórek na zewnątrz. Komórki martwe tak naprawdę są wyrzucane jakby, znaczy my się nie musimy o to martwić, bo nasz organizm dba o to poprzez ruch. Za tym nic nie idzie. Jakby nie ma takiego genu, który by powodował, że komórki martwe są wydalane z organizmu. Ruch, odpowiednia dieta, woda, to powoduje. Ale jeżeli mówimy w ogóle o likwidacji komórek zmutowanych, czy komórek, które są już w jakiś sposób, no mówiąc ogólnie, naruszone, no to noni działa w ten sposób, że wywołuje śmierć tej komórki, czyli tą tak zwaną apoptozę. Szczególnie tutaj chodzi o te komórki nowotworowe, żeby one były jak najszybciej zlikwidowane i wyrzucone. No o tym można było dużo, jeszcze wracać nawet do tych naszych dalszych spotkań, czy poprzednich spotkań. Także no myślę, że na ten moment to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Nasza doktor nauk medycznych Zuzanna Jeziorska, jak zawsze, pięknie, w super temacie. Zawsze w jakiejś dziedzinie, gdzie można opowiedzieć o noni i o czymś bardzo, bardzo ważnym. Kolejny temat, kolejne nagranie mamy, także znakomicie, bardzo dziękuję. A słuchajcie, wszyscy, którzy chcieliby usłyszeć więcej, wiele ciekawych rzeczy, a szczególnie takiego powiązania noni i COVID i nie tylko, 5 marca w Łodzi. Zuzanna będzie miała specjalny wykład w czasie naszego spotkania na żywo w Łodzi. A jedziemy tam, wierzę, że też jedziecie tam. Wszyscy tak jak tu jesteśmy, jest nas tutaj dzisiaj 27 osób. No to jest taka część tych wszystkich, którzy są zainteresowani tematem noni, korzystają. Także spotkamy się tam, będzie również założyciel We Love Noni w Łodzi, będzie wiele ciekawych rzeczy. Ale o tym wszystkim, ponieważ czasowo nas tutaj mocno goni wszystko, chciałbym, żebyśmy się podzielili dwoma, trzema, czterema świadectwami, takimi związanymi z korzystaniem z We Love, z Magical Noni, czyli z tego napoju, który mamy w tej chwili,
którego tym potężnym atutem jest to, że jest on na bazie takiego noni pure, ale poddanego fermentacji. Samo noni świetne, wszystko super, ale ta fermentacja, ona tam dodaje, to nie tylko smaczku dodaje, w sensie smaczku, że jest czymś lepszym i tak dalej, ale dodaje tej siły ogromnej. Niedawno, jakiś czas temu, słuchaliśmy wykładów doktora Afapalu, który tłumaczył, że kilkadziesiąt, bodajże 60 czy 70 składników pojawia się w noni poddanym fermentacji. To była tylko cząstka tego, co tam jest, oprócz tych wszystkich normalnych, które są w pulpie noni. No dobrze, czyli co? Ktoś nam opowie parę słów o efektach, o działaniach, o tym, co się dzieje, jakie mają rezultaty zdrowotne dzisiaj? Śmiało, kogo tam mamy? Na pierwszy ogień wrzucamy. Ja nie chcę zajmować całego spotkania, ja tam dużo opowiadał, ale nie chcę zajmować, bo po prostu dzieje się. U mnie ci ludzie, którzy mówiłem wam, zamawiali z firmy wcześniej butelkę, potem drugą, teraz już skrzynkę jednak, nie? Także to, wiecie, to po prostu się dzieje. To się po prostu dzieje. I ta jedna skrzynka free, która jest, jak się zrobi ten zakup 3, jedna free, ona się idealnie przydaje i dla siebie, ale też, żeby mieć ten luz, ten zapas taki. Także bardzo, bardzo mocno polecam. Kto nam parę słów powie? Tak szybciutko, w paru minutkach, po minutce, po dwie na świadectwo. Krysia, widzę, że jest bardzo chętna, tam coś sobie wynotowała, pewno wszystkie te świadectwa zdrowotne. Śmiało, Krysia, dawaj, parę słów. Znaczy... Dzisiaj akurat rozmawiałam z dziewczyną z Nowej Soli, z panią Kozyrą, która zamówiła pakiet Magical Noni właśnie dla swojej mamy chorej na nowotwór. Jej mama ma piersi odjętą, ma teraz chemię i gdzieś tam po koneksjach od kogoś dowiedziała się, trafiły do mnie. Zamówiłam pakiet Magical Noni, dzisiaj dzwoniłam, rozmawiałam z panią Kozyrą, pytałam się, jak tam mama. Jej mama w tej chwili bierze chemię, jest w trakcie chemii i mówi, że no jest niezwykle zadowolona i rozmawiała z mamą, pytała mamę i okazuje się, że mama odzyskała apetyt. A jak ludzie biorą chemię, to po prostu są nieżywi. Ja widziałam ludzi, którzy biorą chemię. Ani jeść, ani leżeć, ani chodzić, ani oddychać. Czują się jak spięci obręczą przez cały organizm, no bo chemia robi swoje. Jej mama odzyskała apetyt. I to jest taki piękny, piękny, no, że tak powiem, wyraz tego, jak noni właśnie również nawet przy chemii, jak niesamowicie mocno pomaga. Zresztą Waldku, ty najlepiej wiesz, jak to było u Joli. A ja tutaj mam teraz już na Magical Noni i to dopiero jej mama zaczęła pić Magical Noni. Także stosuję 3 razy dziennie po 30 ml. To tyle mam od jeżeli chodzi o historię nowotworową. Rozmawiałam też z panem Zygmuntem Prilem, który oczywiście ta jego ręka i artrytyzm, bóle artrytyczne potwierdził mi dzisiaj znowu, że jak najbardziej wszystko funkcjonuje jak trzeba. Za kilka dni mam dzwonić do księdza, pana Zbigniewa Bieleckiego, z którym rozmawiałam. Mam nadzieję, że w czwartek wam opowiem nową historię, która do mnie. Super, super, Krysiu. No, tak, dzieje się mocno. Ja tak króciutko tylko wam powiem taką sytuację. Mam takich ludzi, którzy sobie zamówili skrzynkę i mieli ten problem mocny, taki po-covidowy, bardzo, bardzo, bardzo mocny. Przechodzili naprawdę ciężko, oboje, on i ona. I on taki bardzo pozytywny i bardzo chętny, ona tak bardzo sceptyczna do tego. I właściwie sytuacja tak wygląda po kilku dniach, że on jest na chodzie, on jest super, fantastycznie się czuje. No i dzisiaj mi dzwonił i mówił, że, no, że chyba żona prawdopodobnie zacznie od dzisiaj pić również ten specyfik, który jest taki drogi, a tak, wiecie, no tak różnie ludzie odbierają, wiadomo. No. W każdym razie, no to tak króciutko, to oczywiście będę kontynuował, powiem wam dalej, czy dalszy bieg tej historii. A jak to tam będzie się dalej działo, bo no to cały czas, każdego dnia się wydarza coś, cały czas się dzieje. Kto jeszcze nam coś doda? Śmiało. Kto tam ma taką sytuację blisko, u siebie, ze sobą, z kimś bliskim, znajomym, po sąsiedzku, gdzieś tam, śmiało. No, hej, hej, bo to szkoda nam czasu, czas nam pruje jak mały motorek. No.
Kogo mamy? Kogo mamy? Kogo mamy? Kogo mamy? No. Ja wiem, że macie historię. To się dopiero w Łodzi okaże, ile będzie. Już mamy taką listę chętnych do opowiadania. Ale co tak? Śmiało. Możecie powiedzieć z wcześniejszej historii troszeczkę o nami, o tym efekcie, jaki był, nie? Ja, to również można dodać. Jak tam? No dobra. Dobra, moi kochani. 7 minut nam zostało. 7 minut. Dobrze, dobrze. To ja opowiem o planie. Szybciutko udostępnię ekran i pokażę wam całą tą stronę związaną z finansami. No bo wiadomo, no wszystko kosztuje, no nie też kosztuje, ale można tak zrobić, żeby kosztowało dużo mniej, mało tego. Można to znakomicie rozwijać, popularyzować, wypełniać tą niszę na rynku Noni, rozwijać wśród ludzi tą świadomość zdrowia, pomagać im w tym wszystkim, bo ja sobie może wezmę drugą prezentację z nich, bo mówię, ten ostatni czas tak uzewnętrznił ludziom bardzo szybko. Dla niektórych się pojawiła wiara, że jakieś jedno ukłucie w ramię i już nadrobią sobie wszystkie lata zaległości systemu odpornościowego, prawda? A to wcale tak nie jest. To wcale tak nie jest. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, czy tak, czy siak, czy szy, czy nie szy i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale prawda jest taka, że nad systemem odpornościowym trzeba pracować. Trzeba pracować, trzeba dbać o ten system odpornościowy. I to wcale nie jest takie proste i łatwe, wiadomo, tak się wydaje, że to tak hop, hop mówi się, ale co innego się robi. Dobra, mamy Magical Noni. Mamy Magical Noni, moi drodzy. Szybciutko, dosłownie w 3-4 minuty pokażę wam sam plan marketingowy, jak on działa. A po tym dzisiejszym spotkaniu, jak nas rozłączy Zoom, kto chce jeszcze wejść raz do pokoju, to jak was wyrzuci, możecie jeszcze raz wejść, bo ja jeszcze pokój włączę, jeszcze tam z 10-15 minut porozmawiamy, bo pewno wtedy trochę tych opinii jeszcze zdrowotnych pójdzie. Tak to zawsze jest, że w tej drugiej części idzie więcej jak pierwsze. W każdym razie plan, który łatwo zrozumieć, bardzo szybko. Pierwsza opcja to sprzedaj 3 twoja free, ale sprzedaj 3 to znaczy zrób obrót 3, może nie dokładnie, bo to właśnie to jest i twoja free, czyli masz takie możliwości, że jeżeli w miesiącu danym, ty jesteś ten niebieski tutaj, dobrze, czy niebieska jesteś, a jesteś partnerem We Love Noni, kupiłeś sobie taką skrzynkę i masz 2 klientów, ci różowi to są klienci, którzy też kupili sobie We Love Noni po takiej skrzynce, ale są klientami, co oni nie rozwijają dalej przedsięwzięcia, więc 3 skrzynki w miesiącu obrotu zrobiłeś, w przyszłym miesiącu razem ze swoim zakupem jednej skrzynki, tej miesięcznej, będziesz mógł czy mogła otrzymać za free dodatkową drugą skrzynkę. Czyli zamiast 4 będzie 8 butelek, a cena będzie tego zestawu tylko większa o koszt dowozu tej drugiej skrzynki, nic więcej. Druga opcja to taka, że masz jednego klienta, który 2 skrzynki sobie kupił i ty sobie skrzynkę kupiłeś. Masz 3, w przyszłym miesiącu też ci się ta bezpłatna należy. Trzecia opcja to jesteś ty i masz siebie wpisałeś jako klienta pod sobą, bo to jest taka dozwolona opcja. Masz inny numer ID, na innym mailu jesteś jako klient siebie, kupiłeś 2 skrzynki, a jedną na siebie, masz 3, w przyszłym miesiącu jedna jest free. Razem z tym swoim podstawowym zamówieniem. I czwarta opcja jesteś ty, masz siebie jako klienta i masz też klienta. Obrót 3 daje ci tą skrzynkę w kolejnym miesiącu bezpłatną. Mamy sporo osób, które mają bezpłatne skrzynki i fantastycznie, i to jest super, i czują ten efekt, jak to jest, kiedy tego Noni jest dużo więcej w domu. 100 punktów to wartość kwalifikacyjna, taka miesięczna. To 4 butelki Magical Noni tyle mają. 100 punktów, te punkty się sumuje i ono od nich zależy, ile tam tych pieniążków jesteśmy w stanie zarobić, ile tam tego zwrotu jest i tak dalej, i tak dalej. Skrzynka taka, czy karton Magical Noni z dostawą do domu, wszystko brutto, brutto, brutto kosztuje 592 zł. Brutto. Wartość oprywizowana w tym kartonie to 480 CV, 480 zł. Z tej kwoty naliczane są bonusy. Opłata rejestracyjna jeszcze nie funkcjonuje, pojawi się, firma jest w fazie pre-launchu, w tej chwili jeszcze nie funkcjonuje. Mamy premię szybkiego startu płaconą co tydzień, w każdy piątek. I z pierwszego poziomu osoby, które wpiszą na pierwszej linii, masz 20% albo 10%. Jak zrobię 600 punktów w ciągu 30 dni, to masz 20% na zawsze.
Jak nie zrobiłeś, to masz 10%, ale co parę miesięcy możesz na te 20 wskoczyć. Z drugiego poziomu masz 10%, z trzeciego 5, czwartego 5, z piątego 5. Kwotowo to wygląda tak, że z każdej skrzynki, która w twoim pierwszym poziomie została kupiona przez kogoś, masz 96 zł albo 48. Na drugim poziomie każda skrzynka, która została kupiona, dla ciebie idzie 48 zł, na trzecim 24, na czwartym 24, na piątym 24. Przykładowo, jesteś ty, sprzedaj 3 twoja free, czyli masz 2 klientów, zobaczyłeś, żeby mieć bezpłatną skrzynkę, ale wpisałeś też 3 partnerów, czyli takich, którzy też chcą budować to przedsięwzięcie. Twój dochód wyniesie niecałe 300 zł, 288 zł plus bezpłatna skrzynka na takim etapie. Powiedzmy, że jeden z tych niebieskich, których ty wpisałeś, zrobił to samo co ty. On zarobił te prawie 300 zł, a ty zarobiłeś łącznie 528. Jeżeli drugi z tych niebieskich zrobił to co ty, masz 760 zł. Jeżeli trzeci z tych niebieskich zrobił to samo co ty, masz ponad 1000 zł. Jeżeli dalej się to powieliło, masz ponad 2000 zł. To jest tylko oczywiście taki poglądowy przykład. To nie będzie tak identyczny, nie będzie tak samo, ale tak, żebyście mieli sam potencjał. Po 60 dniach każdej osoby, która wystartowała, naliczana jest jej obrót według tak zwanego unilevela. Z pierwszego poziomu masz 10 albo 5%, a z poziomu od drugiego do ósmego 5%. Czyli kwotowo to wygląda albo 48 z takiej skrzynki, która jest kupiona w twojej pierwszej generacji, albo 24, i z generacji drugiej, trzeciej, aż do ósmej 24 zł. Gdybyśmy do tamtej struktury dołożyli to unilevel, jakby był wypłacany, kiedy już się ten fast start skończy, no to przy takim układzie miałbyś ponad 1700 zł dochodu. Mamy kolejne poziomy, od dystrybutora po prezydenta, kluzowy lider, stepny lider, złoty lider i tak dalej, w zależności od tego, ile tych skrzynek robimy, ile obrotu. 100 punktów to jedna skrzynka, 4000 punktów to 40 skrzynek, 10 tysięcy punktów to 100 skrzynek i tak dalej. Tu są dochody przy założeniu tylko 5% za skrzynkę, czyli 24 zł za skrzynkę. Mamy, widzicie, że te dochody ładnie rosną, od 1000, 2,5, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 15 tysięcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna rzecz teraz, mamy kwalifikacje. Jeżeli będziesz miał w ciągu najbliższych kilku miesięcy grupę osób, które będą miały bezpłatną skrzynkę, zakwalifikujesz się i polecisz z nami w październiku do Hiszpanii na super, super, super weekend. A szczegóły będziemy mówić też 5 marca o tym spotkaniu, pokazywać gdzie, co i jak. Moi drodzy, wszystko wam generalnie omówiłem, co i jak. Jeśli chodzi o plan w takim wielkim skrócie, to jest parę innych rzeczy w tym planie, ale nie chcę się na tym skupiać, bo za chwileczkę nas Zoomik rozłączy, za sekundę nas Zoom rozłączy na pewno, albo już nas rozłączył, nie, jeszcze jesteśmy. Jeżeli tylko się skończy za chwileczkę, ja otwieram pokój, kto chce, jeszcze wchodzi raz i sobie jeszcze chwilę tam pogadamy, porozmawiamy przez tych jeszcze 15-20 minut na spokojnie. Ile, Krysiu, mamy? 3 sekundy czy 5? Już poniżej, za chwileczkę nas utnie. Rozłączy nas zaraz. No, mamy to. Ja tempo dzisiaj ubrałem dosyć mocne, że tak powiem. Ale myślę, że dla wszystkich.